był to ciężki mecz tak naprawdę na styku i troszeczkę sportowego szczęścia i można stwierdzić, że za całe szczęście, że się skończyło dla nas, są to cenne punkty, ponieważ do końca będziemy się bili przed fazą play-off o jak najlepsze miejsce i jak najlepszy start, więc naprawdę cieszę się, że taki mecz się zdarzył, ponieważ też grało się od pierwszej piłki do ostatniej i trzeba było się skupić o każdy punkt tak naprawdę. To było bardzo ważne spotkanie z punktu widzenia układów tabeli na koniec sezonu zasadniczego. Każdy set zacięty i każdy set zakończony zwycięsko przez Jastrzębski Węgiel. Dlaczego, panie Pawle, tak się stało? Myślę, że doświadczenie drużyny z Jastrzębia wzięło górę. My zagraliśmy końcówkę, zwłaszcza trzeciego seta, tak jakbyśmy nie chcieli wygrać i myślę, że to był nasz problem. No i tyle. Graliśmy nieźle. Wydaje mi się, że w niektórych elementach graliśmy bardzo dobrze. Mimo bardzo dobrej zagrywki drużyny z Jastrzębia potrafiliśmy być w grze, grać na równi, ale no mówię, tak jakbyśmy nie chcieli sami wygrać 3-0, te zagrywki w samej końcówce, no ciężko grać i wygrywać, jeżeli takie błędy popełniamy w samej końcówce. If you lose 3-0, you have to say that the others are better. So Roberto Piazza wins points. I mean, that's like, you cannot say like, we could have won or so. No, they are better. But if you look to statistics, to the figures, there is no difference. I mean, we block better, we spike about the same, we pass about the same. One small mistake we have, they are able to play a game with only 4 serve mistakes. Yeah, that's a small difference. And a couple of small balls. So our level was good, but they were smarter. Concludes my conclusion. Today I think is my lucky day because never my team this year never played like this in Serb, never. And attention, I remember exactly 2 aces with the net. Never during this season. But we play a good match. I think our teams are close. No big difference. No, you're better. Yeah, today, and today. During the first match, you was better, the same situation. Okay. I think no big difference. I'm happy because today we put in the court all the energy for try to recover all the sets, because in all the sets we were down. In all the sets, we start in the first one, down, we start in the second one, down, and then also in the third one, we were 18-14. 14 for us, 18 Bigos. I know it. But of course, when you have... no, sorry, I don't want to joke. But you can joke, no problem. Today, all the players that put the feet in the court play like a final, not like a normal match. And for this reason, I'm happy.